Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ja, Twój Bóg, ująłem Cię za prawicę, mówiąc Ci, nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się, robaczku, Jakubie, nieboraku, o Izraelu. Ja Cię wspomagam, mówi Pan, Odkupiciel Twój, Święty Izraela. Oto ja przemieniam Cię w mocarskie sanie, nowe o podwójnym rzędzie zębów. Ty zmucisz i wykruszysz góry, zmienisz pagórki w drobną sieczkę. Ty je przewiejesz, a wicher je porwie i trąba powietrzna rozmiecie. Ty natomiast rozradujesz się w Panu, chlubić się będziesz świętym Izraela. Nędzni i biedni szukają wody i nie ma. Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich, nie opuszczę ich ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód w pośrodku nizin. Zamienię pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. A żeby widzieli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pana to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Oto Słowo Boże. To już kolejny, ostatni dzień naszych męskich rekolekcji. I bardzo się cieszę, że zostały zaproponowane właśnie te trzy osoby, które może nie za bardzo jakoś też przytaczałem ich życiorysy, ale jakoś starałem się do nich nawiązywać. Byli to trzej mężowie mający rodziny, dzieci, opiekujący się nimi święty Józef, błogosławiony Ludwik Martin i dzisiaj sługa Boży Jerzy Ciesielski. I w poprzednich dwóch dniach myślę przede wszystkim to, jakoś starałem się na to zwrócić uwagę, że żyjemy w świecie, który proponuje nam wartości, które są radykalnie sprzeczne z Ewangelią. W związku z tym doznajemy napięcia, że to, co nam się mówi, media, gazety, radio, telewizja, mentalność, to, co nam się mówi, jak żyć, jest sprzeczne z Ewangelią. Bo świat, właśnie ten przysłowiowy James Bond, proponuje postawę mężczyzny, który może wygląda atrakcyjnie, ale jest wysoce nieodpowiedzialny. Tymczasem Ewangelia i przykłady świętych pokazują nam życie, które jest życiem pięknym, bo jest też życiem głęboko spełnionym i budowanym na Ewangelii. Wczoraj mówiłem też troszeczkę o otwarciu na życie, mówiąc, że antykoncepcja to grzech nie przeciwko szóstemu przekazaniu, ale przeciwko pierwszemu, że jest to stawanie w roli Boga. Ja decyduję, jak ten świat będzie wyglądać, ile dzieci ma na ten świat przyjść. I teraz z tym problemem nikt sobie nie jest w stanie poradzić. Nikt, naprawdę. Jest potrzebna tylko łaska Pana Boga. Dlatego, jeżeli ktoś się z tym zmaga, widzi, że ma problem z otwartością na życie, to jedynym rozwiązaniem jest modlitwa. Ufna prośba do Pana Boga. Panie Boże, daj, abym się nie lękał. Żebym potrafił właśnie wejść w tą dynamikę, którą Ty mi dajesz. I pokazywałem cały czas, staram się zresztą, jak tylko mogę, pokazywać osobę Jezusa Chrystusa, bo moi drodzy, to jest odpowiedź. Krzyż jest jedyną prawdą, a to jest bardzo poważne stwierdzenie, bo jeżeli to jest jedyna prawda, to wszystko inne jest kłamstwem. To znaczy wszystkie inne postawy, które nie są postawami Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, są kłamstwem. Ja to doskonale widzę w swoim życiu, że nie jest mi prosto, a wręcz czasami powiedziałbym niemożliwe,
Dla mnie mieć postawy Jezusa Chrystusa. A chrześcijanin to człowiek, który ma właśnie takie postawy. I wczoraj również starałem się mocno akcentować tę prawdę, że jesteśmy grzesznikami. I to jest bardzo ważne. Przypomnieć sobie o naszej ludzkiej kondycji. Że po prostu tacy jesteśmy, że jesteśmy grzeszni, jesteśmy słabi, mamy osłabioną wolę, skłonność ku złemu, nie rozróżniamy dobra i zła, prawda? Patronka dzisiejszego dnia, święta Łucja, ta modlitwa, żeby Pan Bóg nam podarował oczy, które pozwolą nam zobaczyć życie, jak jest naprawdę. Święty Franciszek, to akurat w jednym z filmów, ale jest pokazane, że wiesza się na trzepaku i jak małe dziecko, jak się powiesi na trzepaku, prawda, głową do góry, dynda i patrzy i świat do góry nogami, zupełnie inaczej. I często naprawdę jesteśmy zaproszeni do takiego doświadczenia, żeby zobaczyć, że to wszystko, co proponuje świat, często jest kłamstwem, jednym wielkim oszustwem. Bo do czego świat nas zaprasza dzisiaj? No nie wiem, do samorealizacji, żebyśmy się realizowali, prawda? Jest niesamowita pokusa też, która przychodzi do nas w zakonie. Żeby się braciszek mógł zrealizować. Prawda? Żeby się małżonkowie mogli zrealizować. W związku z tym, no nie mogą mieć dzieci, bo dzieci ich ograniczają, bo nie wiem, nie będą mogli robić doktoratów, jeździć na wczasy, no poza tym nie będą mieli dużo pieniędzy, bo dzieci zdrenują rodzinę z każdej ilości pieniędzy, bo dziecko, dobrze, kupisz nową komórkę, przyjdzie ci dziecko, wrzuci do wanny, no i masz po nowej komórce i tyle miałeś z nowinek technicznych, prawda? A do najbliższego abonamentu 2 lata. No i tak żyjemy, jeżeli oczywiście jest to otwarcie. I teraz właśnie jesteśmy zaproszeni, żeby spojrzeć na życie inaczej, oczami Jezusa Chrystusa. Nie jest to proste, bo mamy oczy tylko ludzkie. Ale jest Pan Bóg. I Pan Bóg może to każdemu z nas podarować. I dzisiaj ostatni dzień, temat Sługa Boży Jerzy Ciesielski, ojciec kochający do końca. Jerzy Ciesielski to, myślę, dla nas krakowian. Przepraszam, że mówię o sobie jako krakowianin, ale mieszkam w Krakowie. Człowiek urodzony w Krakowie w 1929 roku wraz z żoną Danutą mieli 3 dzieci i był uważany za wzorcowego ojca. Człowiek, który też człowiek nauki, nauczał na Politechnice Krakowskiej, potem wyjechali z rodziną do Sudanu i tam nauczał na Uniwersytecie w Chartumie. Ale taka jego cecha, naprawdę szukał czasu dla rodziny i aby również przekazywać wiarę dzieciom. Zginął w katastrofie na Nilu w roku 1970 wraz z 2 dziećmi. I co to znaczy być wzorowym ojcem? Przede wszystkim, myślę, to jest ważne, żeby wybrzmiało, wzorowy ojciec to ten, który jest. Troszeczkę jak z Panem Bogiem. Bóg objawia się jako ten, który jest. Tak się przedstawia Pan Bóg. Jestem, który jestem. Pierwsze objawienie Pana Boga, kiedy zaczyna rozmawiać z człowiekiem. I teraz właśnie ojciec przede wszystkim ważne jest, aby ojciec w rodzinie był. Był dla domu, dla żony, dla dzieci. Oczywiście i teraz znowu wchodzi katecheza świata, która nie jest głupia. Ona mówi, słuchaj, ty masz kochać swoje dzieci, a twoje dzieci, jeżeli je będziesz kochał, to przede wszystkim, żeby miały dobre wykształcenie, żeby mogły mieć dużo pieniążków, żeby mogły jeździć na wszystkie fajne wakacje, prawda? I to nic nie jest złego, słuchajcie, zobaczcie, na razie to, co świat powiedział. Ale, i tu oczywiście przychodzi haczyk, prawda? Jak gwiazdka w umowie z telefonią komórkową. Trzeba bardzo dobrze czytać, co to jest małym druczkiem napisane, bo inaczej człowiek ląduje na lodzie. Ale teraz jest cena do zapłacenia za to. I tą ceną za te ciężko zarabiane przez ciebie pieniądze będzie twoja nieobecność w domu. No i w sumie taki człowiek mówi, ale przecież ja chcę dobrze dla rodziny. No tak. Tylko pytanie, co jest dla twoich dzieci, dla twojej żony ważniejsze, prawda? Pieniądze? Ja nie mówię, że niepotrzebne. Potrzebne do życia. Ale najważniejsza jest twoja obecność w domu. Po prostu być. Prawda? I dzieci... Oczywiście, że dzieci tego nie rozumieją, bo dziecku się wydaje, że fajniej będzie, jak tatuś mu da pieniądze na nową komórkę, niż jak tatuś po prostu z nim zagra godzinę więcej, prawda? W domu pobawi się. Ale koniec końców dzieci również to wyczuwają, prawda? Czy tato w domu jest, czy go nie ma. I teraz podstawową rolą ojca, dobrego ojca, jest przekazać dzieciom wiarę. I tutaj ojciec w pewnym sensie jest niezastąpiony.
jest jakąś tajemnicą, że dzieci patrząc na Ojca budują sobie figurę Boga Ojca, budują również swoją relację z Panem Bogiem, stąd te nasze relacje, które potem mamy z Bogiem, są jakimś odbiciem też relacji z Ojcem. I jakby tato się tu nie może wymówić, a to niech mama zrobi, bo nie wiem, ma większą czułość do dzieci. Nie, to jest rola ojca. I teraz dzieciom o Bogu trzeba najpierw mówić konkretnie, siadać z nimi. Tak na przykład czytałem w życiorysie, tak robił sługa Boży Jerzy, że w sobotę wieczorem siadali, czytali Ewangelię i rozmawiał z dziećmi, tłumaczył Ewangelię jako ojciec. Jako ten, który jest tym kapłanem w środowisku domowym. Tłumaczył Ewangelię. Brał Ewangelię z niedzieli, przeczytał, rozmawiał z dziećmi, jakoś dialogował. W niedzielę szli całą rodziną na Eucharystię, a również codziennie jako rodzina spotykali się i modlili wspólnie. Moi kochani, nic nadzwyczajnego. Naprawdę. Tam nie ma nic nadzwyczajnego. A okazuje się, że te proste rzeczy to jest właśnie ten kanał przepływu łaski Pana Boga. Bo tak na koniec to nie człowiek może coś zrobić, ale Pan Bóg, który działa. Ale jest potrzeba, żebyśmy tego Pana Boga wpuścili. To analogia jak do drzwi, prawda? Co z tego, że tam jest ogrzewane pomieszczenie, jeżeli ja nie otworzę drzwi? I teraz ja nie muszę ogrzewać całego tego kościoła. Wystarczy, że otworzę drzwi, a tam jest źródło ciepła, i to ciepło tu przyjdzie. I trochę jest właśnie tak z naszą otwartością na łaskę. Pan Bóg nie oczekuje od nas, że my tu, nie wiem, nachuchamy, nadmuchamy i w ogóle ciepło wygenerujemy. Nie możemy. I Pan Bóg to wie, dlatego Pan Bóg nie żąda od nas rzeczy niemożliwych. Ale mówi, człowieku, no otwórz się na moją łaskę, to jest to, o co cię proszę, ponieważ chcę ci pomagać, chcę wchodzić w twoje życie, pragnę ci błogosławić. I teraz oczywiście, podobnie jak wczoraj, z tą otwartością na życie, tak również dzisiaj może być, prawda, no znowu się tam wymądrza z ambony, dzieci nie ma, to mówi innym, jak je wychowywać. Nie, ale pragnę dzielić się tym, co jest doświadczeniem również Kościoła. I teraz może warto pomyśleć sobie, co twój syn otrzymuje za katechezę, bez osądzania kogokolwiek, bez, broń Boże, potępiania, prawda? Prawda? Jaką katechezę otrzymuje przez życie, które mamy, prawda? Bo żeby się czasem nie okazało, że my właśnie jesteśmy ludzie pobożni. I ty mówisz, no, rzeczy dobre, synu, no, ucz się, no, to jest rzecz dobra. Niech się dzieciak uczy, no, trzeba mu pomóc, może leń, klapsa dać, nie? O, przepraszam, czy jesteśmy w Unii Europejskiej, nie wolno chyba dziś już, prawda? Dać klapsa dziecku, bo to jest przemoc. A Słowo Boże mówi, jak syn młody, nie żałuj kija. Nie to, żebym mówił coś od siebie. Słowo Boże czytuje, Księga Przysłów i Księga Mądrości, prawda? Nie żałuj kija, póki syn młody. Bo jak już będzie starszy, to już nie wolno kija wyciągać. Rózgi, konkretnie mówi Słowo Boże. Polecam. Słowo Boże bardzo dobrze mówi, jak wychowywać dzieci. Trzeba tylko czytać to słowo. I jest rzecz dobra, przychodzi ojciec i mówi do synu, no synu studiuj, ty się ucz, no bo no dobrze, żebyś się uczył, żeby no, Pan Bóg ci dał talenty, prawda? Widzę, że głupi nie jesteś, prawda? No to się ucz, studiuj, prawda? No, ale co tam jest w tyle? Co tam jest w tle? No, żebyś zdobył dobre wykształcenie. A dlaczego ja mam zdobyć dobre wykształcenie? No, synu, żebyś miał dobrą pracę. A dlaczego ja mam mieć dobrą pracę? No, synu, ja bym miał dobrą pracę, byś miał dużo pieniędzy. No i tak kończymy na pieniądzach. Prawda? Że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby syn się uczył, ale żeby dobrze zarabiał. Może być i głupi, ale żeby dobrze zarabiał, prawda? Będzie dobrze zarabiał, synu, nie będziesz miał problemów. A życie nie płynie z pieniądza. Głupcze, mówi Pan Bóg w Ewangelii. Dla kogo będzie to, co zgromadziłeś? Jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Głupcze, nie troszczcie się, mówi Pan Bóg. Nie troszczcie się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić, czym się będziecie przyodziewać, ale szukajcie Królestwa Bożego. I mam dla was dobrą nowinę. To nie są słowa dla zakonników, karmelitów, kapucynów, się zjadliże. Nie! Jak Jezus Chrystus mówił te słowa, nie było zakonów. Więc Pan Bóg nie mógł ich powiedzieć do zakonników. Powiedział ich do wszystkich, do was. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. Wszystko będzie wam dane. To Pan Bóg zapłaci twoje rachunki? Tak!
Pan Bóg zapłaci twoje rachunki, naprawdę. Ale szukaj najpierw Królestwa Bożego, bo ty może siedzisz w domu i mówisz, no tak, ale Pan Bóg moich rachunków nie płaci. Dobrze. Ja się pytam, czy szukasz Królestwa Bożego, bo jest metodologia w Ewangelii jest prosta, podana. Szukaj wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie dane. I to naprawdę działa. Naprawdę działa. Spytajcie tych, którzy żyją Ewangelią. Więc warto, żeby zobaczyć, bo my często idziemy właśnie po tej katechezie świata, prawda? Niech się syn uczy, studiuje to, a koniec. Dzieci są, one patrzą, bardzo mocno patrzą, prawda? Tą katechezę, która przychodzi. Co z tego, że a nie, oczywiście, tatuś na koniec powie, no i wiesz, synku, no i w Pana Boga też warto wierzyć. No bo ojciec głupi nie jest, w razie czego, jakby się okazało, że Pan Bóg jest, no to zawsze jakąś polisę, prawda, czwarty filar, Pan Bóg, w razie czego. I moi drodzy, chciałbym jeszcze dzisiaj powiedzieć, co to jest istota wiary chrześcijańskiej. My się na sam koniec tych rekolekcji mówiliśmy o tej, że jesteśmy grzesznikami. To jest bardzo ważne, jesteśmy słabi. No i teraz przychodzi Pan Bóg do nas, przynosi nam przykazania, przynosi różne prawdy, wiary. I my stajemy tacy bezradni. Jeżeli naprawdę chcesz żyć Ewangelią i próbujesz żyć Ewangelią, to w pewnym momencie widzisz, że to niemożliwe. No. Człowiek po prostu rozkłada ręce, jeżeli widzi siebie w prawdzie, może się oszukiwać, ale i widzi, że to niemożliwe. No a Pan Bóg mówi, ale żyj tak. I właśnie, o co tu chodzi? Chciałem podzielić się z wami świadectwem swojego powołania. Ono się zrodziło 18 lat temu. Byłem młodym człowiekiem, świeżo zdałem egzamin na studia, byłem z dziewczyną, chcieliśmy się zaręczać, to już był tak dość zaawansowany związek. I miałem taką koncepcję zbawienia. Polegała, bardzo prosta, ja człowiek prosty, mogę mieć tylko proste koncepcje. Jest waga. Każdy wie, jak waga działa. Taka, nie taka nowoczesna, tylko ta na sznurki. A z jednej strony tacka, z drugiej strony tacka. No więc ja z jednej strony miałem grzechy, a jakimś dziwnym trafem od dzieciństwa mam upodobanie, lubię grzeszyć. No i ta mi się przesunęła. No ja pomyślałem sobie, że co teraz? Przecież chcę iść do nieba. To co muszę? No muszę jakąś wagę, wiecie. Ja się wychowałem, obraz Memlinga widziałem, sąd ostateczny i widziałem, prawda, że zważą mnie kiedyś, no i żeby się nie okazało, że jestem za lekki. No to muszę tą wagę przeważyć. I wykombinowałem sobie, nie wiedząc, że jest to herezja potępiona przez Kościół katolicki, że ja będę robił dobre uczynki, no i se przeważę. Chodziłem do kościoła jako chłopak. Różaniec odmawiałem jako chłopak. Dlaczego? No bo ja lubiłem grzeszyć. No i se wykombinowałem, że będę miał więcej dobrych uczynków niż grzechów, to przeważę. A nie wiedziałem, że grzech jest nieskończoną obrazą Boga i ja nie jestem w stanie przeważyć. Jestem w sytuacji przegranej. Tego nie wiedziałem. Ale nie wiedząc, strasznie się starałem. Dużo wysiłków wkładałem, pracy, też modlitw. Ja byłem bardzo pobożny, dlatego jak ja widzę człowieka, który siedzi w kościele, ja nie wiem, czy to jest chrześcijanin. Może to jest człowiek, który ma myślenie heretyckie, tak jak ja, który chce zasłużyć na Królestwo Boże. A biedaczek nie wie, że na Królestwo Boże nie można zasłużyć. I to nie jest zła nowina. To jest dobra nowina, bo Królestwo Boże przychodzi jako dar, jako prezent Pana Boga dla ciebie, za darmo. W tej postaci, że Jezus Chrystus bierze twoje wszystkie grzechy na siebie, grzechy, za które ty i ja powinniśmy zapłacić śmiercią, bierze na siebie. One go zabijają, ale jako dawca życia zmartwychwstaje i robi cud. I teraz chce to życie wieczne podarować już tobie dzisiaj. Jak je możesz przyjąć? Tylko za darmo i przez wiarę. Mówiąc krótko, że uwierzysz. Jeżeli ty dzisiaj uwierzysz w głupstwo tego przepowiadania, które ja mam do ciebie, że Pan Bóg przychodzi dzisiaj, aby ci zbawić, aby podarować tobie życie wieczne i uwierzysz w to, jesteś zbawiony. Jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, że Bóg chce przebaczyć tobie grzech, jesteś zbawiony. Idziesz prosto do nieba. Rozumiesz? A ty myślisz, no ale jak? No, ja znam swoje życie. Przecież ja widzę, ile grzechów popełniłem. Na pewno to muszę jakoś odpokutować. Nie jesteś w stanie. Nie jesteś w stanie. I kiedy przyszedł dzień, 18 lat temu, kiedy ja po raz pierwszy usłyszałem, a nie mówię, że to nikt tego mi nie głosił, ale ja usłyszałem po raz pierwszy, że Bóg mnie kocha za darmo, to ja zostawiłem studia, dziewczynę, plany, wszystko
I poszedłem do zakonu. Mówię, no jak za darmo? To znaczy, że ja nic dla Boga nie muszę robić? Nie. A mówię, no to niesamowite. To jest coś cudownego. Jak ja nic nie muszę robić, w takim razie ja chcę oddać swoje życie Panu Bogu. Oczywiście można oddać swoje życie Panu Bogu też w rodzinie. Żeby ktoś nie myślał o biedaczach, że za Panem Bogiem, no tylko trzeba, można w zakonie karmelitańskim w dodatku iść, prawda, bo kapucyni to jakaś druga klasa. Nie. W tym powołaniu, w jakie masz. Tak, tak za Panem Bogiem masz iść, prawda? Ale to jest dar. To jest dar. Tego nie można sobie wysłużyć. I to jest coś cudownego. Bo wiecie, problem polega na tym, że my jesteśmy zakompleksieni. Wszyscy. Mamy kompleksy i chcemy na coś zasłużyć. Teraz idziesz życiem swoim, patrzysz, o, stoi odważnik. Patrzysz, 5 kilo. Myślisz, o, wezmę. Ja nie wezmę? Niech Pan Bóg zobaczy. Jak się staram. Bierzesz odważnik. Już ci ciężej, prawda? Ale idziesz z tym odważnikiem. Za chwilę patrzysz, drugi odważnik. Myślisz, o, lipcia. Ale bierzesz na swoje ramiona. No jak wziąłeś parę tych odważników, niesieć 50 kilo na swoich ramionach, jesteś utyrany tym swoim życiem. Nikt cię nie prosił, żeby brać te odważniki. One sobie stały. Owszem, był demon, mówi, a zobacz, weź. Ale Pan Bóg cię nie prosił. Sam wziąłeś na siebie te odważniki. Idziesz taki utyrany, zły na wszystkich, na Pana Boga też, prawda? Bo twoje życie, no to takie jedno wielkie cierpienie. I nagle patrzysz, stoi przed tobą odważnik pół tony. Pół tony. I mówisz, o nie, teraz przegiąłeś. Teraz przegiąłeś. Już 50 kilo było ciężko, bo mam przepuchlinę. I przegiąłeś. Co może być takim pół tony? Nie wiem. Rak w rodzinie, strata pracy, choroba, wypadek. Stajesz wobec tego wydarzenia i mówisz, nie dam rady. Co ty, Boże, ty się, Boże, pomyliłeś, mówiąc klarowniej, Boże, jesteś głupi. Głupi. Moja historia życia jest zła. Źle ją pomyślałeś. Nie zobaczyłeś, że ja pół tony nie noszę. Stwarzałeś mnie i nie przewidziałeś takiego, że pół tony nie wezmę. I przychodzi Pan Bóg, mówi, ale słuchaj, ty nawet 5 kilo nie miałeś nosić, bo ja to biorę na siebie. Ja to wszystko biorę. Tylko ja jestem w stanie unieść te ciężary. Ty nic nie możesz zrobić. Nic nie możesz zrobić. I my często widząc te pół tony buntujemy się, a to jest często błogosławiony moment, kiedy się orientujemy, że mamy te wszystkie ciężary zostawić. Zobaczcie, słowo dzisiejsze z Izajasza. Ja, Pan Bóg Twój, ująłem Cię za prawicę, mówiąc Ci, nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Gdzie Pan Bóg mówi, wysilaj się, bądź dobry. Nie bój się, robaczku. Pięknie tak Pan Bóg z nami rozmawia. Robaczku, ja Cię wspomagam, ja jestem. Biedni i nędzny szukają wody i nie ma. I to jest nasze życie. Chodzimy, szukamy w afektach, w sukcesie, w pieniądzach, jak ktoś ma, prawda? W relacji do żony, do dzieci, do szefa, no, różnie. Szukamy wody i nie ma. I to Pan Bóg dopuszcza, bo On nie chce, żebyśmy pili z brudnej kałuży ścieki. Ale ty chodzisz, nie ma wody i mówisz, Panie Boże, dlaczego tu nie ma żadnej kałuży? A Pan Bóg mówi, bo ja Cię za bardzo kocham, żebym Ci pozwolił żywić się ochłapami. Ale to jest bardzo niebezpieczny moment w naszym życiu, bo możemy się zbuntować na Boga, nie widząc jeszcze prawdziwego źródła, że jest obok. Jezus Chrystus, Bóg, żywy, prawdziwy. Tylko Bóg daje szczęście. Nic Ci nie da szczęścia na ziemi. Żona Ci nie da szczęścia, mąż Ci nie da, dzieci, praca, pieniądze. Nic nie daje szczęścia. Tylko Jezus Chrystus daje szczęście. A kto ma Jezusa Chrystusa? Może mieć spokojnie żonę, a nie mówię o nas, żonę, męża, dzieci, pracę, sukcesy. Nawet pieniądze może mieć człowiek, który pokochał Jezusa Chrystusa, bo te pieniądze go wtedy nie zabijają. A ktoś, kto nie pokochał Jezusa Chrystusa, pieniądze go zniszczą. I dlatego Pan Bóg wie i często nie daje nam pieniędzy. I to jest bardzo dobra rzecz. Jak Pan Bóg widzi naszą słabość, że nas nie zabija, pozwalając, nie wiem, Pan Bóg ci dałby więcej pieniędzy. Po co? A, żeby miał więcej możliwości, żeby dobro czynić. Ja jakbym tak dostał 1 000 000 złotych, to już widzę, prawda? Jaki jestem szczęśliwy, bo mogę wszystko zanieść mojemu przełożonemu, prawda? A ty dostaniesz 1 000 000 złotych, jest taka szczęśliwa, bo możesz pobiec, rozdać ubogim, prawda? Najpiękniejszy dzień w twoim życiu, 1 000 000 złotych rozdałam ubogim. Jakie szczęście!
Dostajesz 1 000 000 złotych, tracisz wszystkich przyjaciół, wszystkich znajomych, wszyscy cię nienawidzą, kupujesz alarmy, sejfy i nie możesz spać ze strachu. No tak jest. I teraz chrześcijaństwo się nie jest wolontaryzmem takim, że ty się popraw, ty się zmagaj. Nie. Chrześcijaństwo i tak było na początku, jak była głoszona dobra nowina, to mnie zawsze fascynuje, jak czytam Dzieje Apostolskie. Wychodzi Piotr, no nie mamy tu 5 000 ludzi, ale Piotr wychodzi, miało 5 000 ludzi, głosi słowo, wszyscy się nawracają. Ja sobie myślę, no co on takiego powiedział? No wiecie, ja jestem kaznodzieja, aspiruję być, nie jestem, ale aspiruję. Prawda? Co on takiego powiedział, że 5 000 chłopa go słuchało i wszyscy się nawrócili, no? No powiedział jedną rzecz, że Bóg kocha grzesznika, że Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i zmartwychwstał, żyje, jest nadzieja dla ciebie i dla mnie. I ci ludzie to usłyszą, mówią, Bóg kocha grzesznika, cudownie. A my często słyszymy inną katechezę. Przychodzisz do kościoła, tu się też bije w piersi, prawda? Przychodzisz do kościoła i słyszysz katechezę. O, jak to wspaniale, że jesteś chrześcijaninem. Mamy dla ciebie dobrą nowinę. Jak wygląda dobra nowina? Ano tak, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony ani rzeczy żadnych, prawda? Czci ojca i matkę, nie będziesz miał bogów. I słyszymy przykazania, które masz spełniać. I ty jesteś zbity, jak pies. I myślisz sobie, chyba lepiej zostać muzułmaninem. No bo oni, nie wiem, czy ich obowiązuje 10 przykazań Bożych. No to jest dla chrześcijan, dla Żydów, prawda? I teraz powinno być na odwrót, że zobaczcie, chrześcijanina tak naprawdę, przepraszam za to słowo, może trąci herezją, nie obowiązuje 10 przykazań Bożych. Naprawdę nie obowiązuje. Bo jeżeli ja mam w sobie ducha Jezusa Chrystusa, to mi musisz mówić, że ja nie mam zabijać, że nie mam kraść, nie mam kłamać. Mając ducha Jezusa Chrystusa, ja będę chciał oddać życie za drugiego człowieka, za tego, który mnie prześladuje. I dlatego dla chrześcijan 10 przykazań Bożych to nawet się nie trzeba uczyć, jak one brzmią, bo chrześcijanin to mało, że to wypełnia, ale on robi więcej. Bo zobaczcie, przestrzeganie 10 przykazań nas nie uszczęśliwia. Jak nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kłamał, nie spowoduje, że jesteś szczęśliwy. Szczęśliwy jest ten, kto nie to, że nie robi czegoś. Szczęśliwy jest ten, kto kocha. Dlatego Jezus Chrystus jest Bogiem człowiekiem i to jest najszczęśliwszy człowiek. Kocha do końca i mówi, chcę, żebyś był jak ja, szczęśliwy. I dlatego chcę podarować tobie właśnie tą postawę za darmo, za darmo. I to jest cudowne w chrześcijaństwie. I teraz jest ważną rzeczą, jak Pan Bóg chce nam podarować tą wiarę. Bo ona, to nie jest tak, że idziesz ulicą, idziesz sobie ulicą, prawda, i spadła cegłówka z dachu, walnęła cię w głowę, prawda? To tak dostaniesz wiarę. Idziesz sobie pewnego dnia, bach, leciała wiara, trzask, prosto w ciebie, masz szczęście, masz wiarę. Nie. Wiarę często Pan Bóg chce nam podarować w pewnym procesie. Procesie wzrastania, rozumienia. I dlatego ważna jest modlitwa. Taka zwykła modlitwa. Rano i wieczorem. Przepraszam, że powiem nic nadzwyczajnego, pomimo, że jest to rzecz nadzwyczajna, modlitwa. Żeby mieć relację do Boga, potem sakramenty, regularna spowiedź, Eucharystia. Demon istnieje. Demon ma bardzo poważny wpływ na ludzi, którzy żyją w grzechach. Byśmy się nie oszukiwali. Demon jest rzecz bardzo poważna. Jezus Chrystus go zwyciężył, ale ty i ja nie. I zwycięstwo jest nasze, kiedy stajemy po stronie Jezusa Chrystusa. Jak idziemy na stronę demona, nikogo nie osądzam, nie potępiam, sam grzeszę, wiem. Ale no to szybciutko do Boga z powrotem. Bo jest rzecz bardzo niebezpieczna być w ogródku, w cudzysłowie, demona. Kolejna rzecz, trzecia, lektura Słowa Bożego. Lektura Słowa Bożego. Słowo Boże daje życie. To jest coś cudownego. Móc odnajdywać się właśnie, dlatego czytajcie Słowo, ile tylko możecie. Szczególnie Nowy Testament. Nie tylko, ale szczególnie. I ostatnia rzecz. Pan Bóg pomyślał nas we wspólnocie. I potrzebujesz wspólnoty. Chcę ci to powiedzieć, że niedzielne uczęszczanie na Eucharystię dzisiaj już nie wystarcza. Nie dlatego, jakoby msza święta była słabsza, ale ponieważ społeczeństwo, w którym żyjemy, jest tak religijne. A Pan Bóg, a chrześcijańskie i ta katecheza jest tak poważna, że my dzisiaj potrzebujemy
w cudzysłowie poważnego antybiotyku, odtrutki, antidotum. O ile dawniej mogło wystarczyć wspólnota Kościoła, bo ludzie żyli religijnie, wiara była w rodzinie, dzisiaj nie starcza. I jest potrzeba, żebyś ty odnalazł swoje miejsce w jakiejś małej wspólnocie, w Kościele, w której będziesz mógł mieć braci, siostry, gdzie będziesz mógł wchodzić w relacje i poznawać samego siebie i też wspólnotowo słuchać Słowa Bożego. Bo Panu Bogu się spodobało zbawić ciebie we wspólnocie, nie samym. Ja mam doświadczenie osobiście wspólnoty dla dorosłych, małżeństw, to jest droga neokatechumenalna. Bardzo dobre doświadczenie mam. Widzę, jak Pan Bóg mi ratuje życie, widzę, jak Pan Bóg ratuje życie tym ludziom, małżeństwom, jak również jest przekaz wiary tam. I to jest coś cudownego. Dlatego zachęcam, szukajcie swojego miejsca w Kościele, żeby być w jakiejś wspólnocie. Nie wiem, pytaj się ludzi, szukaj, prawda, co komu pomaga. Patrz, co przynosi owoce. To jest ważne. Wiara jest bardzo praktyczna. Nie przynosi owoców, to szukaj innego sposobu. Bo wiara ma przynosić owoce. Jezus Chrystus chce, abyśmy owocowali. Jest taka historia ze świętym Hieronimem. To jest człowiek, który żył kawał czasu temu. Bardzo mądry, choć miał paskudny charakter. Ale święty to dobra nowina dla wszystkich, którzy mają paskudny charakter, że jest szansa. Też mam paskudny charakter, więc się łapię takich świętych, co to mają paskudny charakter. To mam taką nadzieję, że i mnie się trafi ta łaska. No i święty Hieronim to człowiek, który przetłumaczył całe Biblię, język łaciński. Ma niesamowitą relację ze Słowem Bożym. I jest taka historia, legenda, która mówi, że przychodzi do niego Pan Bóg i mówi: Hieronimie, podaruj mi coś, co jest dla ciebie najcenniejsze. A Hieronim mówi: o, Panie Boże, podaruję ci moje cnoty. A Pan Bóg mówi: Hieronim, ja jestem źródłem cnót, to po co mi twoje cnoty? Dobrze. W takim razie, Panie Boże, podaruję ci całą moją wiedzę. A Pan Bóg tak patrzy na mnie i mówi: Hieronim, ja jestem źródłem wiedzy, ja wiem wszystko. To, co ty wiesz, jest dużo, ale to jest nic w porównaniu z tym, co ja wiem. Nic mi nie możesz dać z tych rzeczy. Tak Hieronim, tak smutny, mówi: no to, a co ja może ci, Panie Boże, mogę podarować? A Pan Bóg mówi: Hieronim, podaruj mi twoje grzechy. A Hieronim mówi: Panie Boże, ale czy te grzechy przybiły twojego Syna Jezusa Chrystusa do krzyża? Tak, mówi Pan Bóg. Ale to jest jedyna rzecz, którą masz i która jest twoja. I którą chcę, żebyś mi podarował, oddał. I zobaczcie, my często nosimy taki lęk w sobie. Lęk przed Bogiem. Lęk, który polega na tym, że boimy się stanąć właśnie przed Bogiem z naszym grzechem. Że mamy wrażenie słuszne, że ponieważ nasz grzech zabija Jezusa Chrystusa, że jakby nie możemy oddać Bogu grzechu. I paradoksalnie, pomimo że robimy to na spowiedzi, spowiadamy się, to ten grzech potem jakoś gdzieś tak umiejętnie z tyłu gdzieś schowamy, żeby Pan Bóg go nie zobaczył. I koniec końców ten Pan Bóg wyciąga do ciebie ręce, a ty widzisz, że masz grzech i uciekasz. A Bóg mówi: nie rób tego. Oddaj mi się całej, taki jaki jesteś, z tymi grzechami. Tak, bo Bóg nas kocha grzeszników, takich, jacy jesteśmy. Jeden z mnichów przyszedł do drugiego mnicha przed śmiercią i pytał go, bo to był święty mnich, i pyta tego świętego mnicha, mówi: słuchaj, jak mam żyć, żeby się zbawić? A ten mu odpowiedział: żyj jak potrafisz i staraj się nie grzeszyć. Ja to też chcę wam podarować na koniec. Żyjcie jak potraficie. Starajcie się nie grzeszyć. Ale to nie o staranie w naszym życiu chodzi. Jesteśmy biedni, słabi, ale Pan Bóg nas kocha. Dzisiaj takich, jakim jesteśmy, nie to, że Pan Bóg widzi, że ty się możesz zmienić, możesz być lepsza, możesz być lepszy i Pan Bóg kocha ten twój obraz, jak ty się zmienisz, to wtedy Pan Bóg cię będzie kochał. Nie. My możemy nie dożyć jutra. Ja mogę wracać dzisiaj od karmelitów do kapucynów i umrzeć w wypadku samochodowym. Mogę? Mogę. Nie zmienię się. Nie będę ani ciut lepszy niż jestem. Ale Bóg mnie kocha dzisiaj. Ja jestem grzesznikiem. Wiem o tym. Ale Bóg naprawdę mnie kocha. I to ci chcę powiedzieć. Daj Boże, żeby ci to zostało z tych rekolekcji, że Bóg kocha ciebie takiego. Uwierz w to przepowiadanie. Uwierz w tą miłość ukrzyżowaną. A zobaczysz cuda w swoim życiu. Amen. A na sam koniec chciałem udzielić wam tego błogosławieństwa, które swoim braciom pozostawił święty Franciszek z Asyżu. Bardzo droga mi osoba. Zawsze, kiedy błogosławił braci,
wypowiadał nad nimi szczególne słowa, to jest błogosławieństwo Aaronowe z Księgi Liczb. Życzę wam wiary, abyśmy uwierzyli, że Bóg naprawdę kocha nas, takich biednych, słabych grzeszników, ale naprawdę bardzo nas kocha. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie i głoście światu Ewangelię.